Witam. Dziś przeczytam Wam dzieciaczki bajeczkę pod tytułem Brzydkie kaczątko. Bajeczkę tę napisał dla Was pan Jan Christian Andersen. Słuchajcie. Kwa, powiedziała kaczka, gdy z pierwszego jajka wygramoliło się niezgrabnie pierwsze żółte piskle. Kwa, kwa, powitała drugie. Z radością i dumą obserwowała, jak pojawia się trzecie i czwarte, a później piąte i szóste. Czekała, aż pęknie siódme, ostatnie jajko. Było większe od pozostałych. Myślała więc, że wykluje się z niego wyjątkowo dorodny maluch. Szóstka żółtego jak kwiaty mleczne rodzeństwa niecierpliwie przebierała pomarańczowymi łapkami. Każde z kacząt chciało jak najprędzej zobaczyć, co znajduje się za szóstym, niedaleko gąszczem zielonych krzaków, wśród których ukryte było gniazdo. Ale matka nie pozwalała im oddalać się od siebie. Dzieci nie mogły spacerować same, to zbyt niebezpieczne, mówiła. Poczekajcie na braciszka. Na pewno wkrótce do nas dołączy i wtedy zaprowadzę Was na podwórko. Ale kaczęta marudziły i piszczały na cały głos, aż w końcu usłyszała je stara gęś, która przychodziła nieopodal. Kołysząc się ciężko na boki, przydreptała do gniazda i jednym skinieniem uspokoiła rozkrzyczane pisklęta. A cóż to, gęgę, powiedziała bez przywitania. Była bowiem zbyt zarozumiała, by witać się z byle kaczką. W życiu nie widziałam tak nieznośnych dzieciaków. Powinnaś zająć się ich wychowaniem, a nie siedzieć tam i leniuchować. Zawstydzona kaczka pokazała jej ostatnie jajko. I oto ilustracja. Widzicie, do tego, co przeczytałam. Siedzi sobie kaczuszka, tak? Na jajk i czeka, aż wszystkie pisklaczki się wylęgną z jajeczek. I czeka na to ostatnie, które nie chce wyjść, a te pozostałe małe strasznie się niecierpliwią. Słuchamy, co to będzie dalej. Syknęła gęś. Współczuję ci, moja droga. Lepiej zaraz się tego pozbądź. To nie jest kacze jajo. To jajo indyka albo strusia. Zobacz, jakie jest wielkie. Jeśli je wysiedzisz, będziesz miała kłopoty. Dzieciak nigdy nie nauczy się pływać. A sama przyznasz, cóż to za życie bez pływania. Nie chcesz chyba wychowywać kogoś podobnego do kury? I gęś, wyginając szyję, wróciła na podwórko. Kaczka nie skorzystała z rady. Czekała tak długo, więc mogę poczekać jeszcze trochę, powiedziała. I wygodniej usadowiła się w gnieździe. Wtedy właśnie skorupka zaczęła pękać. Po chwili z jajka wygramoliło się ostatnie pisklę. Było duże i szare. Jakie ono brzydkie, skrzywiły się kaczęta, otaczając brata ciasnym, żółtym kołem. Ma jednak błony między palcami i porządny dziób. Nie jest więc ani indykiem, ani strusiem, ani kurą, powiedziała kaczka. Może za kilka dni zrobi się żółte. Ostatecznie zbyt długo siedziało w skorupce. To mu pomogło. I również mogło troszkę zaszkodzić. I poprawiwszy najmłodszemu szary puszek na grzbiecie, zabrała wszystkie dzieci na podwórko. Gę, gę, zawołała gęś. Jakie śliczne maluchy, umieją nawet chodzić gęsiego. Bardzo pięknie jak na kaczki. Z wyjątkiem ostatniego, rzecz jasna, jest paskudne. Ale umie pływać, powiedziała kacza mama i zaprowadziła dzieci
na brzeg dużej kałuży. Rzeczywiście, jedno za drugim wskakiwały do wody. Radziły sobie wspaniale. Cała siódemka. Pływanie to nie wszystko, potrząsnęła głową gęś. Pewnie, pewnie, poparł ją kogut. Powiedziałbym nawet, że to bardzo niewiele. Odtąd wszystkie zwierzęta na podwórku dokuczały brzydkiemu kaczątku. Ciągle ktoś je szczypał albo popychał, a gospodyni zawsze rozsypywała ziarno tam, gdzie go nie było. Miau, powiedział pewnego dnia kot, wyginając grzbiet w srebrzysty pałąk. Może bym je zjadł, ale jest takie brzydkie, że w ogóle nie mam na nie ochoty. Tego było za wiele. Kaczątko przelazło przez dziurę w płocie i na zawsze opuściło wiejskie podwórko.